Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 27 zagra w Wałbrzychu. Jakie są najciekawsze przedmioty i usługi wystawione na licytację? 13 stycznia w Wałbrzychu od rana kwestować będzie 225 wolontariuszy. Jednym z nich jest prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Po czym poznamy pozostałych? Przede wszystkim po identyfikatorze ze zdjęciem, z hologramem, z numerem sztabu 1233. Poza tym każdy wolontariusz jest zaopatrzony w puszkę oklejoną banderolami, również z numerem identyfikatora, takim samym, jaki jest powieszony na szyi. Unikatowe wałbrzyskie serduszko, jak co roku, przygotował mistrz złotnictwa Grzegorz Śmigiel. Będzie można także wylicytować kartę podarunkową do Akwazdroju, krawat Roberta Biedronia, pamiątki Wałbrzyszan z różnych części świata, oryginalne anioły z ogólnopolskiego konkursu, gadżety Fundacji WOŚP, zaproszenia na warsztaty i wydarzenia Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, czy usługi kominiarskie. A może marzyliście kiedyś o tym, żeby zostać dyspozytorem taksówek? Każda osoba, która wylicytuje za największą kwotę naszego vouchera, czy naszą możliwość uczestnictwa w pracy korporacji jako dyspozytor, jako osoba rozsyłająca taksówki, będzie mogła zaistnieć z drugiej strony niejako kuchni taksówkarskiej. Nie będzie w tym momencie klientem, a będzie osobą, która będzie zarządzała całą flotą taksówek Taksi Śnieżka. Do wałbrzyskiej zbiórki na rzecz WOŚP włączyli się też sportowcy. W sobotę od godziny 15 w hali Wałbrzyskich Mistrzów przygotowano wiele atrakcji. Będzie możliwość sportowej rywalizacji z lokalnymi zawodnikami. W dawnym Osirze organizujemy fajną, dużą imprezę sportowo-charytatywną. Oczywiście celem to licytacje i datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ale przede wszystkim będą liczne drużyny sportowe w wersji żeńskiej. AZSP WSZ Wałbrzych, piłka kobieca, siatkówka kobiet, MKS Chełmiec, wodociągi Wałbrzych, będą juniorzy Chełmca, siatkarze, gospodarze, koszykarze, czyli Górnik Transyłu, Górnik Wałbrzych, Miners Krause. Kibice będą mogli się zmierzyć z danymi drużynami w różnych konkurencjach sportowych. W międzyczasie będą również prowadzone, tak jak mówiłem, licytacje. Dodatkowo będzie Tomek Durajczyk, a więc nasz mistrz Europy w tenisie stołowym. Każdy będzie mógł mistrza wyzwać na pojedynek. Serce WOŚP będzie biło w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Będzie można m.in. oddać krew czy nauczyć się pierwszej pomocy. Gwiazdy wieczoru to zespół Niebo i Nulizmatyka. Światełko do nieba zaplanowano na godzinę 20. Pełen program imprezy znajdziecie na stronie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.